Daszbur, witam wszystkich z siedziby Fundacji Instytutu Analiz Środowiskowych. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest nietypowy, bo jak wiecie, działalność Fundacji to nie jest tylko kwestia prawna, to nie są tylko zagadnienia prawne, ale też działania faktyczne, działania szkoleniowe. I tu właśnie, słuchajcie, za chwileczkę przedstawimy Wam nagranie z naszych ostatnich warsztatów. Warsztatów tym razem kulinarnych, gdzie wspólnie z myśliwymi, z kół łowieckich z okolic Częstochowy, a przede wszystkim pod kierownictwem absolutnie fenomenalnego aktywisty, działacza naszej fundacji, czyli Roberta Ziółkowskiego, uczyliśmy się robić wyroby z dziczyzny, uczyliśmy się bielić odpowiednio mięso i porcjować. Dzisiejszy odcinek będzie zatem nie gadającą głową, tylko przebitką z nagrania. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co robiliśmy. No, to było weekendowe szkolenie. Jeżeli będą chętni, z przyjemnością wspólnie z Robertem zorganizujemy je również u Was. Także zachęcam do obejrzenia, w szczególności adeptów świeżo upieczonych, którzy dzięki temu być może będą mieli okazję zobaczyć, jak prawidłowo podzielić mięso z dzika. Słuchajcie, zostawiam Was w dobrych rękach Roberta i życzę wszystkim miłego oglądania. Daszbur. Jak jest już taki dzik, daj to, przytrzymam ci. Dzik, że tak powiem, wystudzony. To jest zimowy dzik po zimie, także tego sadła jest mało, ale listopad, grudzień, tego sadła jest na tyle dużo, tak, że on potrafi się w tym miejscu zaparzyć. To jest podstawa. Zerwać całe sadło. Tu widzimy, jak ten dzik jest, to sadło wykorzystał przez cały sezon zimowy, bo go nie ma. A tu jest taka galareta. Tak, no ale jak go strzelamy, pierwsze co robimy, zrywamy sadło. To jest bardzo ważne. To jest sarna. Nie, to jest dzik normalniczek. Nerki też trzeba wywalić, nie? Tutaj łapki takie były. No. Razem z sadłem. Gdzie jak to schodzi fajnie, nie? I na kolację. I teraz mamy już dzika czystego, bez w ogóle sadła. Polędwiczka. Sadło tak, jest. Polędwiczki. Tak. Sadło jest niekoniecznie dobre. U góry raczej nie bardzo. Tak. To taka wskazówka. Bardzo dobra. Jedziemy dalej. Dobra, ja się muszę przesunąć do nagrywania Roberta. I Robert nam tłumaczy, jak się do czego zabiera i co wycina. Artur, o co troszeczkę, żebyśmy mieli tutaj ujęcia. Łopatki. Mamy jedną łopatkę, drugą łopatkę. Tutaj mamy szynki, żebra i oczywiście schaby i żebro. Może najpierw zaczniemy sobie od polędwiczek, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek robić dalej. W zasadzie jak... A nie wiem. U nas co? Proszę, Patryk strzelił. Przedwczoraj Patryk strzelił. Tu mamy polędwice. To jest odpad teraz, tak? Tak, wszystkie inne rzeczy, które nam nie są potrzebne. A mamy pieski. Może pójść dla piesków, tak? Teraz sobie co? Może przetniemy. Cześć, na powodzenie. O, słuchajcie, tu mamy staw. Przy szynce. Coś
pasach uspojenia? Wiesz co? No i wycina tak. Wycinam tego, tak od razu tu przy główce. Artur, ty jesteś ilu? Cześć. Cześć. 20 lat. Leżone? A też tak kroicież? No, trochę inaczej. Znaczy inne noże mają. Takie mniejsze. I pacjentka tak się nie rozkłada. Trochę inny stół. I pacjentka przede wszystkim tam między żebrami ma jeszcze te potrogi. Na rogi. Jak zwał, tak zwał. O, proszę bardzo. Piękna, mamy jedną szyneczkę. Piękna, Jezu. Ty to chcesz gdzieś publicznie puścić? Zobaczę. No to cię nie nazywamy. Oni nagrywają. No raczej. Więc bez głupich komentarzy, koledzy. Dokładnie. No, nie widać. Jak pójdzie w sieć. No, nie widać twarzy, tak. Ładnie. Twarzy nie widać. No i pięknie. Proszę bardzo, mamy drugą szyneczkę. Szybko rozebrał, nie? Ja tu się mordowałam 3 godziny. Masz takie doświadczenie, biorąc pod uwagę, jak twój mąż strzela. Dlatego tu przyjechałam, jak się nauczę gotować, to się nauczę też strzelać. W końcu do ale ja miałam iść na myśliwstwo. No tak? Zapraszamy. Już mamy jedną zjawę. Ty nic już nie o. A no dopiero będę miał grzech. Wybór, że on poszedł, nie jest najlepszy, bo on nie poluje. Mąż mi nie pozwolił, dopóki nie będzie jednej diany w waszym kole, powiedział, nie ma mowy. To teraz ja jestem tylko członkiem. Koła. Teraz mamy aktualnie w nabiegu 3. Także byłabyś czwarta. Jak się wystraszyłem, że kogoś... A miałam być pierwsza, ale nie pozwolił, wiesz. Bo już u mężczyzn Kamila. Sam... Tak, mężczyzn nigdy nie jest nie za dużo. Nie da rady, no nie da rady, męskie koło. Jakie męskie koło? Co to zawsze dziewczyny były w tym kole? Oficjalnie albo nieoficjalnie. Tak, ale zawsze były, no. Na każdej imprezie. A kolega Michał przecież wie najlepiej. Muszę tutaj zdementować. On taki zaborczy. Wierny jednej kobiecie. Strasznie, zazdrosny. Ale ten misiu to się tak przy tym dziku tak ostudził, nie? Nie gada nic, milczy. Głowę sobie wycinamy na atlasie. Na atlasie, i odcięłeś głowę dokładnie. Ale powiem ci, mężu, muszę cię zmartwić. Bo ja z tą Asią znalazłam wspólny język. Proszę bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Fajna kobieta. Ja będę ją nawadzać, żeby to przyszło. Temu służą takie wasze spotkania w kole łowieckim, jenot integracyjny. Żeby się poznawać, tak. Ale Robert, ty się tak nie ciesz, bo Agnieszka też jest chętna. Nie. No policzki to tak, ale myślałem, że coś jeszcze można. Czyli co, teraz się zabierasz za schaby. Teraz bierzemy się za schaby. Przecinamy wzdłuż kręgosłupa. Nawet się Krzysztof zainteresował. No bo schab to zawsze schab. Chociaż się tam wolę golonkę, no. Wie, gdzie usiąść, wie, gdzie co jest. Cóż, kręgosłupa, no słuchajcie, kości. No jeżeli wiemy, gdzie jest ten schab, no to nie będziemy go cieli tu, prawda? No tak. Tylko chłopaki zawsze udają, że nie wiem, gdzie złapać. Ja na przykład, jak tak porcuję... Mówię, to nie jest schab? Tak, szkoda tego schabu, że tak. Zahaczam o łopatkę i jeszcze o kawałek biodrówki. I potem ten schab taki na tych końcach jest... Niekoniecznie. No, ale... Tak, no ja właśnie też jestem do tego przyjrzeć, bo ja też zawsze robię ten sam błąd, że nie do końca wiem, gdzie jest przód i koniec. Bo mi pokazywali kiedyś. Tam jest... No zobacz, on tutaj, tak, jest kręgosłup, karkówkę jest odejście. No i tak? Właśnie chcę zobaczyć, gdzie i będzie cięcie. Gdzie jest tu, a gdzie jest tu, nie? No z tyłu to wiadomo, ale przód jest najgorszy. Zawsze to przejście między schabem a karkówką, no, nie? Dokładnie. No, dokładnie. Zawsze możemy sobie wyciąć cały i potem no sobie podzielić. To nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Na takim chłodnym dziku to widać, ale jak rzeczywiście tak Michał powiedział, to już taki zimowy dzik to jest. To już, kurde, nie widać. No to jest ciężko, a potem jeszcze mówisz taki schab, a potem masz tyle, nie? No to tak, kurwa, dokłada. No bo to woda odejdzie, nie? Trochę tych pestycydów, jakichś tam dodatków. Nie odrzesz. Tu z tyłu do tego. Tak, tutaj mamy taką kość i od tej strony już mamy tak zwaną biodrówkę, tak? Widzę. Od której kości pokaż? Tutaj od tej kości. Aha. To jest od łopatki. A ja mam czuć. Tak, i tutaj jeżeli sobie... Sorry, skrzynki.
Tak. Od szynki, Jezu, tak. Dobra, ale to to samo, no, bo ten, ten kawałek to, tutaj do szynki to jest tak zwana biodrówka. A biodrówka na co najlepsza? Słuchajcie, no, do wędzenia. Do wędzenia? A na gulasz? Może być. Na gulasz. Na krupniczek. Na krupniczek. Na rosół. No i tu gdzie właśnie łapiesz ten przód schabu. Wiesz co, ja... To już karczek jest, nie? Tak. Do jajeczniczki. No tu gdzieś, nie? To szklankę to zabierz z ekranu. To jest herbata, bo ja mam dzisiaj problem. Tutaj odcinamy. Wąsamo. To jest karkówka, tak? I to jest już... Nie, schab. To jest cały schab. Schab, słuchajcie, robię... Tutaj, w tym miejscu, to praktycznie łączy się z karkiem. A biodrówka to masz tak? Cholera jasna. A teraz wyciąłeś z karkówką całą? Tak, wyciąłem z karkówką, nie? No to ja też bym tak wycinał. Ja też tak robię, no. I potem sobie według was... Pan nic jeszcze nie upolował, nie tego. Że u mnie schab, to był schab, a karkówka, tam był wszystko... Tu dziecka rozbierałeś świnie, nie? Tak, oczywiście, że tak. Ja zęby zjadłem na wieprzowinie. O, i zobaczcie. Tutaj mamy cały ten element. Ale taki chudziutki ten schab. Ja mam schab tu ci. I tutaj możemy sobie ciągnąć, nie? I tutaj mamy schab środkowy tak zwany, tutaj mamy schab karkowy. Karkówka tu jest, nie? To jest karkówka, ta tu się kurwa, kość została, nie? No ale w sklepie sprzedają schab z kością, no. Zmienimy sobie, zobaczcie. I mamy... Tak, i to teraz wygląda jak zaladą. Ja bym go tu jeszcze... No, okay, ale no. Słuchaj, tutaj mamy taki kawałek, ten warkocz i nawet jak to zdejmiemy, to i tak tego schabu nam zostanie tyle co do palców, więc... Więc to wiadomo, że ten dzik, na gulasz, a to idzie na schaby. Rozumiem. Słuchajcie, możemy to sobie uwędzić na zimno. Cudownie. Tak. Zrobić dojrzewający. No nie ma nic lepszego. Jutro to zrobimy. Bo na kotlety, no za mały dzik, żeby go dawać na kotlety. Dobrze. Ale... I teraz drugi schab. A teraz drugi schab. No to od razu do solanki, do cukru i powiesimy, niech wisi. Jest. Co jest? Boże, to mi się zbił, że to by też się zapchał. Przepraszam, ale muszę tak. No tak byliśmy teraz. Wiem, ale dla mnie. Dziękuję, Robert, jestem wdzięczny. Przepraszam. Zajął moje miejsce. Muszę ten. Okej. Słuchajcie, i tutaj mamy wyraźne odseparowanie tych mięśni, czyli tutaj mamy schab. Tutaj dalej mamy już żebra i boczek. No tutaj boczku tego jest, co nie napłakał, no bo to jest młody dzik. No dzików u nas oczorta i trochę. Krzysiu, ile już upolowałeś? Słucham? Ile już upolowałeś? Ja w swoim życiu? Jednego. On poluje i chyba nie zgłasza. Przy pomocy kolegi Maćka. Jestem z tego niezmiernie. Słuchajcie, ale Miłosz, jesteśmy na dobrej drodze. Tak, bo? Że może w następnym 30-leciu strzelę na sobie. Nie, bo ja mam jeszcze fajny sprzęt. Ja sobie, pewnie, że tak. Kamila, proszę. I jeszcze patroszyć. Będziemy się ze mną latać i obrabiać to miejsce. Zapraszamy. Ja to mogę popatrzeć. Zasiął się, bo nie jedzie, to się zasiął. Będzie potrzebowała kierowcy. Nie, to nie, ja w drugą stronę. Ci powiem, że jak się ma jakąś korzylankę, to jest bardzo fajne. No oczywiście, bo to jest taki doping. Oczywiście. A ty po prostu, choćby cię szlak trafił, byś był na kacy, to wstanie, że pojedziesz. Proszę już ostrożnie, nie używać niepotrzebnych słów, żeby ja nie, później się nie musiał Nawalnym tłumaczyć. Pamiętajcie, że nakręcamy film na YouTube'a. Już jedna koleżanka kolegę raz sprzedała, więc Kamila, proszę być spokojnie, bo jeszcze coś klapnie. No my i tutaj również zobaczcie. Nie, to była historia śmieszna, że kiedyś widzieliśmy... Jest w kronice nawet. Jest w kronice, schab środkowy, schab karkowy, na pieczeń, na gulasz. Cudownie. Na kotlety. No oczywiście teraz te wszystkie. Miała rozebrać milicja. Dzika. Komornik. Nie odbieraj. Komornik nie, ale dzieci. O. Okay. I zostaje nam reszta. Żebra. Słuchajcie. To wszystko. Na gulasz. Na gulasz. Na kiełbasę. Nie ma nic lepszego, tak? Nie szybko, no. Czyli słuchajcie, 15 minut zajmuje podzielenie dzika.
kucharzowi. Jak ma się wprawę na pewno. Filmiku. Dodajmy 15 minut. Jak osoba jest profesjonalna. To jest łata teraz, tak? Tak. 40 minut później. Łata i... Jak się to mówi? Pachina. A powiedz, z łaty co będziesz robił? Gulasz. Ja to bym dał w pasztet. Hmm? Dlatego słuchajcie, że tu jest dużo kolagenu. Jak sobie to zdusimy, idealna rzecz do pasztetu. Na pasztet też było. Ten i tyle nam zostaje dziś. Resztę, no kupę mięsa, oczywiście można to poobrabiać. Do mikrofonu. No. Gromki chleba z masełkiem. Wszystkie tak, tak, oczywiście. Mój Boże, i raptem dzik miał 15 kg, a zeszło 30 kg mięsa. Mało pojedamy. A Paweł mówi odwrotnie. Strzelił dziś na 30 kg, zostało mu 10. A tu zobacz, strzelili 30, a masz 40. I teraz wycinasz wszystko jeszcze takie dodatki na gulasze, tak? Tak, na gulasze, na kiełbasę. Na pasztet ewentualnie, nie? A to co nam zostanie, słuchajcie. Gotujemy. Do gara, zgotujemy. Do 17-litrowego szybkowara. Tak, to jest taka bomba kolagenowa, słuchajcie, że naprawdę. Nie kupimy tego w sklepie. No ja wiem, Kamilko, bo nawet nie wiem, jak tam się był, macie jakieś tam ten, zdanie o krasie. Krasa kiedyś powiedział, że dzik to jest, z dzika to jest najlepsze mięso, jakie jest, tak? Czy może nie to, że najzdrowsze, ale dziczyzna generalnie. Generalnie dziczyzna to jest mięso naturalne bez jakby chemii, tak? Tutaj jak widzimy był strzał komorowy bardziej na łopatkę. Ale zeszło mi troszkę, wiesz co, bo ten... Ale to nie ma w tej chwili mniejszego znaczenia, nie? Nie, tam pociąg przejeżdża akurat i on się troszkę ruszył. Samochodu strzelałeś, nie? A ja w tym momencie i troszkę zbarczyłem. Czyli praktycznie dzik na skup. Nie, to bo jak strzelamy dla siebie, powinniśmy go strzelić. Robert, Krzysiek go w życiu nie widział. To nie jest jego dzik. Okej. Dobra, ściema to południówki, słuchajcie. Na Krzysia to 16 dobra, leciało. Tutaj też 16 sobie... leciało na Krzysia. On stał biedny i się bał. Zakazał strzału w miód. Jest w kronice ta historia. Zapomniałeś loftek rozładować. Tak przyjechałem, ale tak mi się nogi szedł, kurwa, co ja się przeżyłem. Ja mówię, Boże, co przeżyłeś? Co byś ty zrobiła, jakby tyle dzików? Tak? Strzelałabym! Z czego? Jak sam śród tylko, bo nie było strzału do dzika, no. Znaczy, zawsze trzeba mieć drugi ten i ten. Drugi ten i ten. W ogóle. No dobra, myślę, że... Faktycznie dwa razy mi się... I pamiętajmy zawsze o czystości, tak? Czyste noże, myśli możemy mieć brudne. Ale narzędzie zawsze musimy mieć czyste. I ręce.